Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich przybyłych gości na otwarcie Klubu Seniora w Sośniach. Witam Panią Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Panią Marlenę Maląg. Serdecznie witam. Witam posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Tomasza Ławniczaka. Serdecznie witam. Przedstawiciela Wojewody Wielkopolskiego, Pana Łukasza Krzysztofiaka, Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Serdecznie Pana tu witam. Witam wicestarostę powiatu ostrowskiego, Pana Romana Pacholczyka. Proboszcza parafii w Sośniach, księdza kanonika Leszka Grodzińskiego. Serdecznie witamy. Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie, Pana Mirosława Ostojaka, wraz z radnymi gminy Sośnie. Kierownictwo Urzędu Gminy Sośnie, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów, wykonawców inwestycji, a w szczególności przybyłych seniorów i mieszkańców biorących udział w dzisiejszej uroczystości. Wielce szanowna Pani Minister, Panie Pośle, drodzy goście, jest mi niezmiernie miło gościć wszystkich Państwa na uroczystym otwarciu Klubu Seniora. Mam do tej inicjatywy stosunek bardzo osobisty, gdyż zamyka ona moją wizję przedsięwzięć, jakie powinna podejmować gmina na rzecz osób niepełnosprawnych. Klub Seniora powstał w grudniu 2020 roku w ramach rządowego programu wieloletniego Senior Plus na lata 2015-2020. Z powodu panującej epidemii nie udało się otworzyć i uruchomić w planowanym czasie. Od 2 lipca bieżącego roku klub oficjalnie zaczyna swoją działalność i będzie służył seniorom oraz osobom niepełnosprawnym. Klub Senior Plus powstał w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach, a funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach. Klub zapewni wsparcie seniorom, osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+, będącym mieszkańcami gminy Sośnie, poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, kompensowanie skutków samotności, niesamodzielności czy niepełnosprawności, a także promocję aktywnego i godnego życia w wieku senioralnym. Koszt inwestycji wyniósł około 188 tysięcy złotych, z czego 150 tysięcy złotych to dofinansowanie rządowego programu Senior Plus. Pomieszczenia zostały wyremontowane i przystosowane do prowadzenia działań integracyjnych. Klub poza samymi spotkaniami będzie organizował zajęcia z muzykoterapii, sprawnościowe, warsztaty kulinarne, artystyczne czy informatyczne. Dla władz gminy powstanie takiego miejsca jest kamieniem milowym w drodze do podniesienia standardu życia społecznego mieszkańców. Bo często dla osób starszych ważna jest chociażby sama możliwość spotkania i rozmowy. Jestem przekonany, że będzie to ciekawe i praktyczne miejsce dla naszych seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Szanowna Pani Minister, Pani wrażliwość na potrzeby rodziny, oczekiwania wielu środowisk i grup społecznych są znane szerokiemu gronu Polaków. Jest Pani doskonałym ministrem, którym swoimi decyzjami jednoczy, a nie dzieli naród. Serdecznie Pani dziękuję za poparcie swoim autorytetem i środkami finansowymi naszej inicjatywy. Pani decyzje
otwarły przed seniorami nowe płaszczyzny działania i samorealizacji. To wielka sprawa. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu minister rodziny i polityki społecznej panią Marlenę Maląg. Szanowny panie pośle, panie starosto, panie wójcie, panie przewodniczący, wszyscy państwo samorządowcy, panie dyrektorze, czcigodny księże kanoniku, ale przede wszystkim drodzy seniorzy. Bo to państwo nas tutaj zgromadziliście i dla państwa chcemy działać i podejmować takie decyzje, aby jesień życia była tym czasem odpoczynku, ale też czasem, kiedy możecie wspólnie spędzać z drugim człowiekiem. Bo to, kiedy już nie mamy tej aktywności zawodowej, wtedy zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest to, aby wyjść z domu, tak jak pan wójt powiedział, pobyć z drugim człowiekiem, porozmawiać, ale też uczestniczyć w różnych ciekawych zajęciach, które w klubie na pewno będą realizowane. Polityka polskiego państwa, rządu pana premiera Morawieckiego to przede wszystkim podziękowanie dla seniorów, zrównoważony i dynamiczny rozwój we wszystkich obszarach. I to staramy się robić. Mówiąc o polityce prorodzinnej, oczywiście wsparcie rodzin z małymi dziećmi, troska o to, abyśmy wyszli z pułapki demograficznej, bo to jest wyzwanie na najbliższy czas, dlatego też rozpoczynamy konsultacje nad strategią demograficzną. Ale w tej całej polityce prorodzinnej, poza realizacją i kontynuacją realizacji wszystkich programów, które są dedykowane dla rodzin z małymi dziećmi, seniorzy są w centrum uwagi. I to nie są tylko słowa, to są konkretne działania, które przez te ostatnie 5 lat realizujemy. A na co przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę, to po raz trzeci w tym roku była wypłacona 13. emerytura i ta 13. emerytura już jako świadczenie stałe rokrocznie będzie wypłacane. Witamy pana ministra Jana Dziedziczaka, który dołączył do nas. Właśnie razem wspólnie parlamentarzyści chcemy to dobro dla państwa czynić, dlatego też jesteśmy tutaj razem. I szanowni państwo, 13. emerytura. W tym roku 14. emerytura jako świadczenie jednorazowe. I często padają pytania, dlaczego jednorazowe? No bo dlatego, że rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego już myślał nad rozwiązaniami, które będą miały miejsce w kolejnych latach. Właśnie Polski Ład przedstawił te rozwiązania również w polityce senioralnej. Zmiana systemu podatkowego, wprowadzenie kwoty wolnej od podatku 30-tysięcznej będzie efektem takim, że ci emeryci, ci państwo, którzy pobieracie świadczenia do 2,5 tysiąca złotych brutto, nie będzie odprowadzany podatek. Ale sukcesywnie te osoby, które mają wyższe emerytury, też skorzystają i średnio 91% emerytów na tym rozwiązaniu skorzysta. Tylko w tym roku, w roku 2021, dodatkowe nakłady na wsparcie programu Senior Plus, tak szeroko rozumianego, to jest ponad 36 miliardów złotych. W tym trudnym czasie, czyli 13. emerytura, waloryzacja rent i emerytur i ta 14. emerytura. I w tym trudnym czasie, kiedy wiele osób zastanawiało się, czy stać państwo polskie, te świadczenia miały być zredukowane. Ale wspieramy również działalność samorządów, organizacji pozarządowych poprzez programy realizujące właśnie powstawanie domów i klubów seniora, a także organizacje pozarządowe poprzez program Aktywni Plus, którzy organizacje przygotowują ciekawe projekty dla seniorów. I państwo macie takie szczęście, że właśnie w gminie Sośnie zarówno klub seniora powstanie, ale także w tym roku będzie realizowany program Aktywni Plus. To mnie bardzo cieszy, że właśnie tutaj w tych małych ojczyznach i przede wszystkim państwu będą te programy służyły. Aktywni Plus trafi 60 tysięcy złotych, a więc myślę, że to nie jest małe wsparcie z tego programu. Programy Domy i Kluby Seniora. Bardzo cieszą się dużym zainteresowaniem, kiedy obejmowaliśmy rządy, takich domów i klubów seniora na terenie Polski było ponad 90.
Dzisiaj mamy ich około 1000, a w tym roku mamy zamiar przekroczyć ponad 1100, bo 113 nowych domów i klubów seniora ma powstać. I między innymi Wielkopolska, myślę, że pan dyrektor potwierdzi to, że w Wielkopolsce mamy 85 domów i klubów seniora, 15 nowych powstania. Więc jeżeli udają się te realizacje samorządom, to będziemy mieli setkę domów i klubów seniora. Potrzeb jest bardzo dużo, dlatego też zachęcamy samorządowców, chcemy tworzyć taką szeroką koalicję z samorządami, organizacjami pozarządowymi, aby tworzyć i realizować programy dla seniorów. One są wpisane w Polski Ład, właśnie rozszerzenie tych programów, bo na program Domy i Kluby Seniora oraz Aktywni Plus w najbliższych 5 latach mamy zarezerwowanych 500 milionów złotych. I to są bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, bo to przede wszystkim właśnie jest to podziękowanie. Tak jak pan premier Mateusz Morawiecki nazywa, to jest to podziękowanie, to jest ta więź międzypokoleniowa i to jest podziękowanie za to, co państwo przez całe swoje życie zrobiliśmy, zrobiliście. Wychowanie młodego pokolenia, pokazanie młodemu pokoleniu, jak należy przejść przez życie spokojnie, z godnością, ale z drugiej strony bardzo ważne jest to, abyśmy my umieli państwu podziękować. Ja w imieniu polskiego rządu, w imieniu pana premiera Mateusza Morawieckiego dziękuję państwu za to, że tak chętnie chcecie uczestniczyć w różnorakich zajęciach. Oczywiście bardzo dziękuję panu wójtowi za złożenie bardzo dobrego wniosku, który mógł być dofinansowany. Te proporcje dofinansowania są wysokie, bo tak jak pan wójt powiedział, inwestycja 180 kilka tysięcy, a 150 tysięcy dofinansowania z Ministerstwa Rodziny. Bardzo się cieszymy, bardzo się też cieszę, że program Aktywni Plus będzie w gminie Sośnie realizowany. Serce rośnie i te dalsze działania również dla państwa będziemy podejmować. Dziękuję pięknie i życzę przede wszystkim, aby to miejsce służyło, było miejscem spotkań, wypoczynku, ale także zabawy i żebyście państwo mogli się pouśmiechać, bo bardzo ważne jest, abyśmy sobie wzajemnie przekazywali tą dobrą energię. Wszystkiego dobrego. Ja jeszcze raz powitam pana posła RP, pana Jana Dziedziczaka i od razu oddam mu głos. Serdecznie dziękuję. Przepraszam państwa za drobne opóźnienie, ale to techniczne były małe problemy. Szanowna pani minister, panie pośle, panie wójcie, panie starosto, szanowni państwo, drodzy seniorzy, czcigodny księże proboszczu, bo też widzę naszego kapelana, kapłana tutejszego. Polska, jak pięknie powiedziała pani minister, dziękuję. Dziękuję wam, drodzy seniorzy. Dziękuję wam za to, co zrobiliście w minionych latach. Jak państwo wiecie, Polska teraz pięknieje. Polska jest w znakomitym okresie swojego istnienia, gigantyczne inwestycje, zmieniamy się za chwilę. Taki jest plan Polskiego Ładu. W 2030 roku będziemy mieli jakość życia na poziomie średniej Unii Europejskiej. Drodzy państwo, nigdy w tysiąc ponadletniej historii Polski nie mieliśmy jakości życia na poziomie średniej europejskiej. Teraz mamy tak dobry okres, że do tego dochodzimy, jesteśmy od tego na wyciągnięcie ręki dzięki dobrej, sprawnej polityce gospodarczej. Ale drodzy państwo, my Polskę otrzymaliśmy. Ja jestem ministrem Kancelarii Premiera, mam 40 lat, jestem państwa posłem. Ja wolną Polskę otrzymałem. Otrzymałem od waszego pokolenia, pokolenia seniorów. To wyście o Polskę dbali, to wyście o Polskę walczyli. I nasze pokolenie już wolną Polskę otrzymało. I my jesteśmy bardzo wam wdzięczni. I jesteście Polsce bardzo potrzebni. Nie jesteście Polsce zbędni, tylko jesteście bardzo nam potrzebni, a my jesteśmy jako pokolenie bardzo wam wdzięczni. Jednym z przejawów tej wdzięczności jest właśnie ten obiekt. Jest cały program Senior Plus. Pięknie pani minister powiedziała o skali tego projektu. Ten projekt oczywiście
poprzednich latach miał miejsce, ale na całą Wielką Polskę było to tylko 90 obiektów. A jak przyszła pani premier Beata Szydło i później pan premier Mateusz Morawiecki, to mamy 1000 obiektów, z 90 do 1000. Uznaliśmy to za jeden z celów naszego rządu. Niski ukłon w stronę seniorów, podziękowanie im, ale też prośba. Zaakcentowanie, że jesteście ważni i potrzebni. Bo kto wychowa pokolenie wnuków? Kto przekaże im tradycje? Kto przekaże im dobre wzorce? Kto powie, że, cytując klasyka, Polska to jest wielka rzecz? To wszystko jest w waszych rękach. My, politycy, sami tego nie zrobimy. To zrobią babcie, to zrobią dziadkowie, to zrobią matki i ojcowie. I jeśli chcemy budować Polskę ludzi uczciwych, dumnych z naszego kraju, z naszych barw narodowych, to my bez was, drodzy kochani seniorzy, tego nie zrobimy. Tego nie zrobimy. I ten budynek jest, i ten program jest takim właśnie propozycją partnerskiej współpracy na rzecz kolejnych pokoleń. Kolejnych pokoleń. To święta Urszula Leduchowska powiedziała, że przyszłość nie jest w rękach polityków. Przyszłość jest w rękach polskich matek. I to jest wielka, głęboka myśl. A ja bym dodał jeszcze w rękach polskich babci i dziadków. Dziękuję bardzo. Poproszę o zabranie głosu posła na Sejm RP, pana Tomasza Ławniczaka. Szanowni państwo, nie będę już tutaj wiele dodawał, bo tyle zostało powiedziane, ale domy seniora i kluby seniora są między innymi po to, aby budować wspólnotę dla ludzi w wieku 60-65+, aby wtedy, kiedy przechodzą już wiek bierny zawodowo, nie zamykali się w swoich czterech ścianach i w zasadzie izolowani od całej reszty społeczeństwa, spotykając się tylko i wyłącznie od czasu do czasu z rodziną, wiedli dalej swoje wiosny i jesienie. Chodzi o to, żeby właśnie spotykać się i tworzyć wspólnotę, bo ten wiek może być także wiekiem radosnym. O jednym tylko segmencie nie wspomnieli moi przedmówcy, w związku z tym ja to wykorzystam i tylko powiem. Szanowni państwo, w przeciągu między 2015 a 2020 rokiem, podkreślam 20, nie 21, bo tu jeszcze będzie do podsumowania, sumowana inflacja wyniosła 9%, natomiast wzrost najniższego świadczenia emerytalnego 42%, tak? To nie jest dowód na to, że wszyscy emeryci są dziś ludźmi bogatymi, ale jest to świadectwo tego, że te nożyce cen i nożyce dochodów pomiędzy emerytami i rencistami, a resztą społeczeństwa wcale się nie rozwierają, a jak gdyby się zwierają z powrotem i żaden z emerytów ani rencistów nie może powiedzieć, że traci, przy czym ten wskaźnik 42-43% przy 9% inflacji nie uwzględnia 13 emerytury i 14 emerytury. To ja tutaj jeszcze zaznaczam. To jeszcze trzeba dodać, ten czynnik byłby po prostu wyższy. Efektem jest to, że na polskiej prowincji wtedy, kiedy rozmawiam z jednym czy drugim sklepikarzem, mówi do mnie w te słowa, wie pan, panie pośle, co się zmieniło? No oczywiście ludzie nie są od razu bogaci, ale przynajmniej zniknęły albo prawie całkowicie zniknęły tak zwane zeszyty na krechę, tak? A więc to, że sprzedawaliśmy towary, no i potem jakoś z następnej emerytury czy renty człowiek wiekowy to realizował. Teraz albo prawie ich nie ma, u niektórych sklepikarzy w ogóle nie ma. I takiego właśnie stabilnego życia, rozwoju na te senioralne lata we wspólnotach, które będziecie budować właśnie w takim klubie jak w Sośniach, życzę wam z całego serca. Wszystkiego najlepszego. Proszę o zabranie głosu pana Łukasza Krzysztofiaka, dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Szanowna Pani Minister, Panowie Parlamentarzyści, Panie Starosto, Panie Wójcie, drodzy seniorzy. Przypadł mi dzisiaj zaszczyt odczytania listu Pana Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego. Szanowni Państwo, składam serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia z okazji otwarcia Gminnego Klubu Seniora w Sośniach. To wyjątkowy dzień dla całej lokalnej społeczności. Życzę, by klub był dla osób starszych z terenu gminy bezpiecznym miejscem, w którym kreatywnie spędzą czas i nawiążą nowe, wartościowe znajomości. Cieszę się, że władze samorządowe chciały skorzystać z szansy, jaką daje program Senior Plus. Celem tego projektu, jednego z kluczowych prowadzonej przez rząd polityki senioralnej, jest wspomaganie samorządów w tworzeniu i rozbudowie ośrodków wsparcia dla osób starszych. Zapewnienie przestrzeni do organizowania działań zgodnych z oczekiwaniami i zainteresowaniami umożliwia seniorom aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Składam podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do sfinalizowania tego projektu w Sośniach i przekazuję wyrazy uznania za dostrzeganie potrzeb mieszkańców gminy. Korzystając z oferty klubu, życzę, by mogli tutaj Państwo spędzać czas w dobrym towarzystwie i oddając się swoim ulubionym aktywnościom. Dołączam też życzenia powodzenia w życiu zawodowym i rodzinnym dla całej lokalnej społeczności.